Czwarty rozdział Ewangelii Marka to jest rozdział, w którym pojawia się, można powiedzieć, pełne albo pełniejsze nauczanie na temat Królestwa. Jak spoglądaliśmy sobie właśnie do tych wcześniejszych tekstów Ewangelii, mieliśmy ten punkt wyjścia, właśnie to podsumowanie całości w esecie 14 i 15 rozdziału pierwszego, dotyczące właśnie pójścia do Galilei i Głoszenia Królestwa i widzieliśmy, jak to Królestwo wchodzi w ten świat, można powiedzieć, wdziera się w ten świat, do którego wkracza Jezus poprzez te konkretne czyny mocy. Natomiast w czwartym rozdziale będziemy mogli właśnie zobaczyć, jak nauczanie Jezusa na temat Królestwa wygląda, czyli jakim ono jest w perspektywie jego rozumienia, jego postrzegania i wprowadzania nas w ten cały temat. Wybrzmi tu kolejny też wątek dotyczący tej trudności ze zrozumieniem Jezusa, w tym przypadku już po stronie uczniów, i tym wszystkim będziemy mogli się teraz zająć właśnie w kontekście tego, tego czwartego rozdziału i tych przypowieści, które ilustrują Królestwo. Panowie, jak, jak, jak myślicie, dlaczego właśnie te przypowieści, taka forma, że tak powiem, Opowiadania, wzięta przez Jezusa do tego, żeby dotrzeć z ideą królestwa, opowiedzieć o tym królestwie, wyrazić je, opisać różne jego fenomeny. Dlaczego akurat w przypowieściach, a nie w jakiejś mowie, nie wiem bezpośredniej, tylko w, tak, w taki zaawalowany sposób? już taki jest przy tym wszystkim niezwykły fenomen, że słowa wypowiedziane 2000 lat temu o um, siewcy człowieku, którego łatwiej było wtedy spotkać niż dzisiaj, przynajmniej nam. Mm. Czyli opowiadanie o codziennych sprawach stało się na tyle niecodzienne, że minęło 2000 tysiące lat i przychodzi lekcja języka polskiego, przygotowania do matury i wszyscy to studiują i mówią, to naprawdę niezłe jest przesłanie. Jest, jest w tym głębia. Więc w tym, myślę, ujawniła się niezwykła Mądrość Jezusa, który w prostych słowach mówił o niezwykle um, głębokich sprawach, mówił w sposób, który z jednej strony rozumieli ludzie, choć nie całkiem, ale my dzisiaj też znowu siedząc, kolejny raz po dwóch tysiącach lat nad tym się możemy zastanawiać i mówić, ale on to dobrze powiedział. Więc no, myślę, że jest w tym fenomen mądrości króla. Objawiony i mija czas, a mówimy, to było dobre. Natomiast, pomimo tego, że teoretycznie język przypowieści jest językiem prostym, no bo właśnie sięga do jakichś powszechnych, łatwych obrazów na co dzień widzianych, w sytuacjach właśnie takich codziennych, tych pierwszych słuchaczy, pierwszych odbiorców, no to widać jednak, że jest jakiegoś rodzaju trudność ze zrozumieniem, i też mamy jakieś odniesienia do Starego Testamentu, do Izajasza, który Jezus będzie próbował zilustrować i wyjaśnić też, dlaczego w przypowieściach, no i widzimy, że czasami ta mowa, pomimo teotycznie tego, że jest otwarta, to jednak jest w jakimś sensie zakryta i nie zawsze jest taka prosta, pomimo prostych obrazów, nie zawsze jest prosta do przyjęcia do. Do zrozumienia. Pierwsza przypowieść, która nam się pojawia, to jest przypowieść o siercu. Za chwilę sobie do niej sięgniemy. Natomiast zobaczcie, że, że jakby pod, w podsumowaniu tego fragmentu od 9 wiersza czwartego rozdziału czytamy. Kto ma uszy, aby słuchać niech rozważy moje słowa. I potem już na osobności ci, którzy wraz z dwunastoma byli wokół niego, zaczęli go pytać o znaczenie tych przykładów. I powiedział im: wam powierzono tajemnicę Królestwa Bożego. Tamtym natomiast ludziom, spoza waszego kręgu, na wszystko podaje się przykład. I mamy przywołany cytat z księgi proka Izajasza, z rozdziału 6, wiersze 9, 10, aby patrząc, nie widzieli, lecz nie zobaczyli, i słuchając nie słyszeli, lecz nie kojarzyli. Żeby się nie nawrócili i nie doznali przebaczenia. Więc ten tekst, można powiedzieć, jest taki strasznie przewrotny w jakimś sensie, jak go sobie czytamy, no bo Jezus mówi tak, żeby słuchając nie słyszeli, żeby widząc nie widzieli i żeby się nie nawrócili. To po co to w ogóle mówić? No, no właśnie, jaki jest sens tych wypowiedzi też w kontekście Ewangelii według św. Marka, bo czytaliśmy w pierwszym rozdziale pierwsze wprowadzeniowe teksty starotestamentowe, które miały rzucić jakiś snop światła właśnie na dalszą część opowiadania Ewangelii Marka, że ta perspektywa Marka będzie widziana w jakimś sensie w przesłaniu proroka Izajasza, kiedy sięga, przywołuje Izajasza, pomimo tego, że widzieliśmy, że nie jest to Izajasz tylko i wyłącznie. Ale ten Izajasz staje się w jakimś sensie taką dominantą w tej myśli, która ma być wyrażona, te teksty, które mówią z jednej strony o Eksodusie, ale w powiązaniu z Malachiaszem, i tak dalej, też odwołują się do jakiejś idei sądu, albo do motywu odrzucenia też przez poselstwa prorodzkiego. I zobaczcie, że przez te kilka rozdziałów mieliśmy tutaj, można powiedzieć, taką pauzę, takie milczenie w kontekście mm -hmm. tekstu Starego Testamentu. I kolejny tekst, który wróci nam, że tak powiem, na, na agendę, który postawimy na ten tapet, to znowu będzie Izajasz. I w tym przypadku szósty rozdział dotyczący powołania prorodzkiego w bardzo specyficznych okolicznościach. Rok śmierci króla Uzjasza, sytuacja polityczna niepewna, tutaj konflikt na, na północnych lubieżach państwa, problem pomiędzy Judą a Efraimem, tak, Efraim, Syria, to są bezpośrednie zagrożenia, które się pojawiają. Duchowy upadek Izraela. Tak, Izrael jest w jakimś kryzysie, Juda jest po prostu w kryzysie, więc, więc tutaj pojawia się Przesłanie prorodzkie, i teraz nagle zobaczcie, że Jezus przychodzi w takim momencie, kiedy zaczyna mówić do tego ludu, ale to swoje przepowiadanie ilustruje tekstem, który w sposób automatyczny przeniesie czytelników właśnie do tamtego czasu i w jakim sensie zrówna ich z, tym, z tymi wydarzeniami tamtego momentu. Więc w jaki sposób tak naprawdę można powiedzieć, ten kontekst doświadczenia Izraela w Starym Testamencie będzie nam rzutował na, na ten punkt w historii, kiedy Jezus przychodzi, i kiedy ta droga na pustyni była przygotowywana, bo nadchodzi czy też powraca Pan, tak? A tutaj jesteśmy w takim punkcie historii tego państwa, tego, tego kraju, ale też duchowym w znaczeniu. No właśnie, który, przy, który przywołuje nam to wszystko, co się działo wtedy te kilkaset lat wcześniej. Jak, jak, jak to widzicie? Jak, jak, jak to postrzegacie? Kiedy otwieramy Księgę Izajasza, to te słowa są chyba nawet jeszcze bardziej takie dosadne, bo tutaj w dziesiątym wierszu y, prorok słyszy Zatwarć serce tego ludu, znieczul jego uszy, zaśleb jego oczy, iżby oczami nie widział, a uszami nie słyszał, i serce jego by nie pojęło, żeby się nie nawrócił i nie był uzdrowiony. Mhm. Czyli jakby to przesłanie proroka miałoby nie dotrzeć do Izraela, Natomiast wiemy od samego początku, że wszelkie działania Boga przez wszystkich proroków, więc to nie tylko historia Izajasza, czy kiedy przychodzi Jezus, ale Bóg od samego początku szuka wszelkich sposobów, żeby docierać do ludzi. A nieraz te działania są tak oczywiste, tak zdecydowane, że jeżeli ludzie nie przyjmują tego, co dostają, to wtedy te ich serca się zatwardzają. I tak jak w przypadku Izajasza, no. Wiemy, że jak z, z każdym kolejnym prorokiem, nie byli przyjmowani z otwartymi ramionami, a jednak no, na tyle ten Izajasz był znamiennym, że no, ewidentnie Marek jest jego fanem i co chwilę wraca do, do Izajasza. A jednak Izajasz nie był przyjęty w tamtym czasie. I teraz, kiedy przychodzi Jezus mhm. i czyni te wszystkie cuda. Bo, bo to jest cała historia Jezusa, to nie jest tylko to jedno nauczanie. To nie jest, że staje ktoś tam na górce i opowiada parę historii y, agralnych, tylko, y, tylko to jest całe jego działanie i cuda. I, i to jest takie powiedzenie: no słuchajcie, jeżeli wy to wszystko widzicie y, i widzieliście to, co działo się za czasów proroków, i do was to nie dociera, to chyba coś z wami jest nie tak. Mm -hmm. No bo ja też jak patrzę sobie na, właśnie na ten kontekst i właśnie yy, też rozumiemy, że teksty Starego Testamentu, które występują w Nowym Testamencie, one często mają jakby spełnić tę rolę, żeby nas odesłać do kontekstów starotestamentowych po to, żebyśmy w świetle tych kontekstów mogli znaleźć się w tym konkretnym momencie, tak? I widzieć pewnego rodzaju tło albo komunikat, który jest wysy wysyłany przez to. Więc jeśli yy, Jezus przywołuje tutaj ten tekst Izajasza, to w jakimś sensie można powiedzieć pokazuje no jesteś w podobnym momencie historii, tak? To znaczy, że zbliża się sąd, bo Izajasz zapowiadał sąd. Czy to w postaci najazdu państwa asyryjskiego, a w pewnym momencie nadejście Babilonu, które zostało bezpośrednio przez niego zapowiedziane jednemu z królów ze względu na to właśnie, że nie chcą słuchać przesłania proroków, to konsekwencją tego będzie to. I teraz mamy ten mo motyw dotyczący Izajasza. Jezus się na niego powołuje i, i pokazuje, że no właśnie naród jest w takim momencie, kiedy jeśli przyjmie, jeśli inaczej, podążając tą drogą, którą podążał dawno Izrael i odrzucając głos proroka, którym jest Jezus, doprowadzam się do sądu, który spadnie na nich, tak jak spadły te sądy, które miały miejsce wcześniej, więc... Mówiąc po piłkarsku, niewykorzystane sytuacje się mszczą. I jeszcze, jeszcze w inny sposób, że historia kołem się toczy. Izrael ma torę, ma proroków i ma pisma i powinien wyciągać lekcje Yy, z, yy, I kolejna rzecz, że tak jak no dziejowy moment oczywiście to, to hmm. do tego chciałem też dojść, ale tak jak dziejowy moment był za dni Izajasza i tak naprawdę decydowały się losy narodu, yy, to tak samo decydowały się właśnie w tym momencie tym bardziej, że kim, że jest Izajasz, a kim, że jest yy, no właśnie ten, który tutaj przemawia. O, tak? o ile mocniejsze jego przesłanie, bo tutaj nie jest hmm. tylko kilka słów mądrości i mocy, ale jest to niezwykłe działanie z mocą i cuda, które są nieporównywalne z prorokami starego okay. testamentu. Porównywalne, ale Ale mocniejszy. mimo wszystko odmienne, nie? Jeszcze wtrącę tutaj tą kwestię, bo yy, tak, trochę się przyciąłem dzięki Adamie, że to tak złagodziłeś, ale ja ten tekst z Izajasza analizowałem kiedyś nie z perspektywy przypowieści z Ewangelii Marka, a Mateusza. Mhm. Tam w trzynastym rozdziale przypowieści są ułożone w sposób niezwykle symetryczny, mhm. koncentryczny, ale tam jest też pewien dodatek, którego tu mi brakowało i dlatego gdzieś ta myśl mi się przyblokowała, a mianowicie u Mateusza, kiedy Jezus cytuje te słowa jest napisane tak Będziecie stale słuchać a nie będziecie rozumieli będziecie ustawicznie patrzeć a nie ujrzycie albowiem otępiało serce tego ludu uszy ich dotknęła głuchota oczy swe przymrużyli żeby oczami nie widzieli Tu jest dodatek który mówi o tym że oni nie są ślepi po takimi się urodzili czy ślepota ich dotknęła oni swoje oczy przymrużyli a zatem po prostu je Zamknęli, bo tak można by było tłumaczyć tutaj ten fragment. I znowu wracamy tutaj do tego, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy pewnych rzeczy nie rozumieją. Nie dlatego, że nie mogą. Nie rozumieją, dlatego, że nie chcą. To jest ta tragedia, która tutaj się pojawia. A te słowa są bardzo takie, bym powiedział. No, wyzywające, jeśli, jeśli ktoś poznał Boga Starego Testamentu, to wie, że to jest Bóg, który chce pokazać, który chce powiedzieć, żeby ktoś zrozumiał, żeby się nawrócił i żeby dostąpił odpuszczenia. A wszystko, co jest podane tutaj w tym cytacie z Izajasza, jest odwrotnością tego, tak, ale to nie jest wynikiem tego, że Bóg się zmienił i stał się nagle wrogiem Izraela, bo wrogiem nie był za czasów Izajasza i wrogiem nie jest teraz. Problem to jest właśnie powracająca postawa odmowy, tak wobec Boga, czy, czy głosu, który kieruje do swojego ludu przez jakiegokolwiek proroka, czy w jakikolwiek inny sposób. No, Marek mówi, że niewykorzystane nie sytuacje się mszczą. tak? No poniekąd trochę to chyba. Jest z tym związane, tak? bo to jest tak, że czasami my, jako ludzie, przeżywamy różnego rodzaju sytuacje, przeżywamy jakiegoś rodzaju doświadczenia, nie zawsze wyciągamy dobre lekcje, albo nawet jak nam one przychodzą do głowy, to nie zawsze coś z nimi robimy. No i czasami to jest tak, że właśnie się musimy uczyć w trudniejszych okolicznościach niż, niż te pierwotne, które, w których mogliśmy pewne lekcje odrobić. Ale z drugiej strony to też chyba czasami jest właśnie powiązane z tym, że my jako ludzie nie zawsze jesteśmy, nie wiem, gotowi do tego, żeby pewne lekcje przyswoić, bo na przykład jak patrzę na uczniów, to mam takie wydarzenie, że to nie jest tak, że oni nie chcą zrozumieć, nie? Oni przecież jednak chcieliby zrozumieć, idą za tym Jezusem, tylko ta ich perspektywa jest tak trudna i tak ograniczona, że. Że oni w jakimś sensie wypierają to, co Jezus do nich będzie mówił, o czym będzie ich próbował, do czego ich będzie próbował przekonać, bo to słowo przecież do nich tutaj jest skierowane, także że wy nie tego nie, nie rozumiecie. I to jest kolejna odsłona mesjańskiego sekretu i kolejny etap, że tak powiem, całej tej, w tej historii, że nawet ci, którzy są jego najbliższymi też nie, nie rozumieją tego, kim on jest, i mają ocza, nie widzą, mają uszy, a a nie słyszą, zresztą o tym powie im jeszcze później, jak będzie z nimi płynął łódką po, przez Jezioro Galilejskie. I, no? I nawet jak pewne rzeczy tłumaczy, bo tutaj jest powiedziane, że wam jest powiedziane, a innym tylko w przypowieści. No tak. Ale tak naprawdę każdy, kto otwiera to słowo, to, to może je zrozumieć, to wszystko, co uczniowie słyszeli na, na osobności. Więc Jezus naprawdę nie trzyma niczego w tajemnicy, a na tamtym etapie również uczniowie, którym było to objawione, oni tkwili w takich kolejnach swojego myślenia mhm. o mesjaszu, Te. o królestwie, o tym zasiadaniu po lewicy, po prawicy, że nawet jak im Jezus mówi wprost, że będzie ukrzyżowany, to o, o, oni mówią, to ja jednak po prawicy. Mhm. Tylko tu muszę jakby podkreślić taką sprawę, że jedno to jest rozumieć, a drugie to jest przeżyć to, o czym tutaj w tym tekście jest mowa. W sensie zanegowania tego doświadczenia, tak? Bo tu jest mowa o słyszeniu, o widzeniu, o rozumieniu, o nawróceniu i dostąpieniu odpuszczenia. A więc ta idea wykracza poza samorozumienie. Bo ja, ja mogę rozumieć, że, podam przykład, próba wyciągania od ludzi pieniędzy pod płaszczem pobożności czy, czy realizowania jakichś działań pobożnościowych, religijnych nie jest właściwa, ale to wcale nie musi znaczyć, że ja z tego zrezygnuję, jeżeli hmm, to napełnia tam. moją kieszeń i, i, i moje konto bankowe jest y, y, zasobne w środki, oczywiście gdzieś poza granicami mojego kraju. Tak? Rozumiecie, to nauczanie Jezusa y, mogło być łatwe w zrozumieniu, y, ale tu nie chodzi o samo zrozumienie, tu chodzi o to, by zrozumieć, i faktycznie zadziałać. Coś z tym zrobić. Dokładnie, dokładnie. Jeżeli we wcześniejszym studium powiedzieliśmy, że człowiek jest w centrum, no to jeżeli mamy życie religijne zorientowane na liderów religijnych, wpatrzonych w nich, a tutaj zaproszeni są do, do bycia uczniami Chrystusa, celnicy, rybacy, no to to jest jakieś wywrócenie trochę do tych czasowych jakiejś, jakiejś zorganizowanej przestrzeni, z której ktoś czerpał też jakieś korzyści. Oczywiście... W tych fragmentach jeszcze tego nie widać, ale, ale gdzieś będzie to też tak brzmiewało w Ewangelii. A gdyby spojrzeć z tej perspektywy, tak jak my się dziwimy, jak to możliwe, że oni tak tego nie rozumieli? Czy myślicie, że są jakieś sprawy, w których my jako Kościół tkwimy, które Bóg próbuje nam powiedzieć i my jesteśmy tutaj jak ci uczniowie, którzy mają przypowieści, a nawet pewne rzeczy wprost, a, a cały czas gdzieś po swojemu? To, to trudne pytanie, bo to. Znaczyłoby, że, że wiemy o co chodzi, ale no tak. Y, m, może tak być, że są cały czas rzeczy, które są, które gdzieś Pan Bóg próbuje do nas przemówić, a ludzie jadą torem. Ale to, to mimo wszystko powiem coś pozytywnego w kontekście tego, bo faktycznie no może tak być. Natomiast. Y też i nie tylko w kontekście wspólnotowym, ale też czasami w takim wymiarze naszym indywidualnym tak bywa, tak? że Bóg mówi raz i drugi i trzeci, a po prostu nie, nie, nie trybimy, coś tam nie, nie działa. Natomiast zwróćcie uwagę mimo wszystko, że przechodzi taki moment w tej Ewangelii, gdzie uczniowie boleśnie wprawdzie skonfrontowani, przez to, co się stało z Jezusem, i jak legły w gruzach ich wyobrażenia dotyczące ich wszystkich planów, założeń itd. Musieli po prostu zrewidować swój światopogląd i, i czasami być może takie mocne, wstrząsające przeżycie, nie tylko może być rewolucyjne dla nas indywidualnie, jednostkowo, ale też czasami Kościół poprzez przechodzenie, poprzez kryzys ma szansę do tego, żeby na odmiennych warunkach spojrzeć na pewną sprawę i na przykład i coś zmienić, zrobić coś w inny sposób. Więc ta historia w jakimś sensie pokazuje, że uczniowie chcą, ale nie potrafią. Natomiast dojdą do takiego momentu, kiedy po przeżyciu pewnych doświadczeń będą zdolni spojrzeć na te kwestie i widzieć już je w innym świetle. Co jest jeszcze ważne, uczniowie nie są tą grupą, która dyskutuje, jak zabić Jezusa. No tak, to to jest bardzo ważne. Ci czegoś nie rozumieją i ci czegoś nie rozumieją. Ci muszą wzrastać i ci muszą wzrastać. Ale jak się przyjrzeć bliżej, to ci nie chcą, ci chcą. Tak? Jest, no, jest jakby. Zasadniczy kierunek i zasadnicze podejście do Jezusa jest, jest inne. Marku Piotrze, biorąc to pod uwagę jako pewnego rodzaju tło i kontekst, bo te wypowiedzi pojawiają się w tym czwartym rozdziale, po to, żeby też w jakimś sensie zobrazować cały charakter tych przypowieści i też taki, taką percepcję, ocenę, odbiór i punkt, w którym one zostają wypowiedzianej, w którym spotykają się albo nie spotykają się z przyjęciem po stronie słuchaczy, to gdybyśmy my mogli dzisiaj teraz też spojrzeć na te już przypowieści i spróbować też mhm. o nich coś Oczywiście. powiedzieć i wyciągnąć z nich jakiegoś rodzaju konkretne lekcje, na ile będziemy zdolni też... Coś z tego nie tylko usłyszeć ale i zobaczyć, ale też być może zaaplikować w jakichś konkretnych kontekstach. Mamy tutaj kilka przypowieści: przypowieść o siewcy, przypowieść o lampie, przypowieść o, o ziarnie i przypowieść o ziarnie gorczycy. Tak? Czyli są cztery, cztery takie obrazy, po które sięgnie Jezus, żeby zilustrować ideę królestwa. Więc na początku czynem, teraz poprzez konkretną naukę. No i właśnie mamy ten pierwszy obraz przypowieści o, o królestwie, która jest wyrażana w obrazie siewce, który wychodzi i sieje ziarno. Może, może przeczytam kilka wersetów. Mhm od trzeciego wiersza. Posłuchajcie uważnie. Pewien siewca wyszedł obsiać pole, gdy siał jeden, ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki, zjadły je. Inne trafiły na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka, gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zdusiły je. Także nie wydało plonu. Inne, wreszcie ziarna padły na dobrą ziemię. Wzeszły, one wyrosły i wydały plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Jak rozumieć ten tekst? Jak go aplikować na dzisiaj? Co możemy zrobić sami ze sobą, kiedy ziarno pada na, na glebę, nie wiem, naszego serca, tak, kiedy dociera do nas? Hmm. Jesz jeszcze jeden fenomen tu jest y, objawiony. Jezus y, jest fantastycznym mówcą, mówiąc tak y, po dzisiejszemu. Szukając takich idealnych retorów. Dzisiaj byśmy pokazali jakieś zdjęcia, przeźrocza, które będą utkwią w pamięci, a jest mówi o siewcy, który właśnie gdzieś tam chodzi. Teraz człowiek za każdym razem, kiedy zobaczy siewcę, będzie pamiętał nauki i mm, Jezusa wróci do, niej, wróci do tego. Mm. Więc to też jest taki kolejny unikat stwórcy, który wie, jak nas stworzył, wie, jak przemawiać i, i korzysta z tego. Natomiast w tej przypowieści. Um, ja, ja widzę przede wszystkim to, że dla mnie najważniejsze jest, że ziarno jest doskonałe. Że ziarno pada na każdego takie samo. Mhm. To, to ludzie są różni. To nie jest tak, że um, coś jest nie tak ze słowem, ono jest niezbyt mocne, niezbyt wystarczające, to ludzie mogą go nie przyjąć. Mhm w tym ostatnim studium pytałeś o to jedno zdanie podsumowania i ja tak próbowałem znaleźć coś takiego sensownego i padła ta myśl że może kiedy mówią ludzie to warto zadać sobie pytanie czy nie mówi bóg nie jest łatwą rzeczą słuchać bo jedno to jest usłyszeć co zostało powiedziane a drugie to prawdziwie zrozumieć to co zostało powiedziane Dlatego, że słowo, za, bo, o, może tak, y, czwarty rozdział i wiersz czternasty, siewca rozsiewa słowo. Mhm. To jest jakaś nauka wyrażona w słowach. Tak, tak? to jest konkretna interpretacja tego fragmentu od czternastego wiersza. Tak, nie? tak, ale to jest kluczowa rzecz. Jest coś powiedzianego, co powinno, tak jak ziarno do gleby, tak być przyjęte gdzieś tutaj. No właśnie, i pytanie, co się z tym dalej będzie działo. Czy to będzie żyło, czy to będzie rozwijało się, czy to będzie wzrastało? I tutaj może pozwolę sobie jeszcze podać taką historię z życia. Akurat to bardziej jest z relacji nie z samym Bogiem, choć on w to był zaangażowany, a właśnie z najbliższą mi osobą, moją żoną. Pamiętam jak w pierwszym roku małżeństwa. Trudnym roku. Ze względu na ciebie. <laughs> Oczywiście. Mieliśmy dzień i modlitwy. A propos uczniów Jana i Ferezów, którzy aha, poszczą. Aha. Ale, ale i piątek. A tak, tak. To był piątek. To był piątek. Pamiętam, e, oczywiście dla mnie taki wtedy dzień postu, to czytanie Biblii, e, jakaś modlitwa, pieśń chrześcijańska. A tu przychodzi moja żona i zaczyna do mnie gadać. I gada mi 30 minut, godzinę, drugą godzinę, trzecią godzinę. Sporo. Tak. I słuchajcie, jak był Bóg w to zaangażowany. Cały czas w głowie coś mi mówiło, cicho słuchaj. Cicho i słuchał. I wiecie, że dopiero po trzech godzinach zrozumiałem, o co jej chodzi, co ona chce mi powiedzieć. A myśl była bardzo prosta, że jakość naszej relacji będzie przez ludzi widziana i dla nich będzie świadectwem jakości mojej relacji z Bogiem. Możecie się śmiać, możecie powiedzieć, przecież to jest oczywiste, ale uwierzcie mi, nie mogłem ogarnąć, co ona chce mi powiedzieć. Dopiero to, że, że faktycznie te, wsłuchiwałem się w to, co ma do powiedzenia, tak? Nauki Jezusa mogą wydawać się proste, ale ich aplikacja w życiu yy, ona może wiązać się, nie wiem, z ofiarą, ze zmianą, yy, ze stratą, z zyskiem oczywiście zawsze mhm. także, tak? Więc yy, no, to jest wydaje mi się, sprawa yy, taka która tu jest przedstawiona w tej przypowieści, tak? bo, bo te różne rodzaje gleby w istocie pokazują różnych ludzi. Różne okoliczności. E, 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 no rozwinie Adam, bo ja, ja... No bo spoglądając tutaj okay. sobie właśnie na te, na te konteksty, widzimy, że um, ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy posłusznie słowo szybko i chętnie je przyjmują, ale brak im korzenia... Są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania szybko się odwracają. No być może Marek był właśnie takim, mm -hmm. takim ziarnem, tak? Takim człowiekiem, na którego padło, że się zapalił, a potem odpuścił. I być może jeszcze raz się zapalił i znowu od, odpuścił. Nie? I często no tak, no, można powiedzieć, że okoliczności często są tym, co weryfikuje to, jak jesteśmy mhm. w środku. Mhm. Moje pytanie jest, co my możemy z tym zrobić tak naprawdę? Tak? No, bo właśnie te warunki zewnętrzne, albo sytuacje zewnętrzne, przeżycia, doświadczenia są często katalizatorem, który pokazuje, w jakim punkcie jesteśmy. Ale to nie jest sytuacja, ja mam odpowiedź, która determinuje i określa wszystko finalnie. Tak jak na pewnym etapie ziarno pada, nie wiem, na pobocze i, i, albo w między chwasty, które je duszą, nie? To, to, zanim Piotr jeszcze to, to, da odpowiedź. Czy to, to są sytuacje bez, bez, bez wyjścia, czy, czy, czy to tak jak już padnie takim, takim, takim nie wiem, jaka zia, jest, taka już taka pozamiatana i po, po historii? I ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, że wszystko zmierza do owocu. Że y, sednem królestwa i tego działania Jezusa jest to, że życie człowieka się zmieni i przyniesie owoc. Y, ani nie jest y, sednem Rozsiewanie tego ziarna, bo to czyni siewca. Mhm. Czy to z nami, czy bez nas, to siewca sobie radzi. Natomiast sednem jest zmienione życie człowieka. Bo na tym polega królestwo. Królestwo polega na obywatelach tego królestwa. A ci obywatele w ten sposób się ujawniają, że zaczynają żyć życiem tego królestwa, zasadami tego królestwa, które wyraża się tym owocem. I tak naprawdę, wszystkie te przypowieści. One są przypowieściami o królestwie, bo tak jak Mateusz czy Łukasz, posługując się również przypowieściami, będą przytaczali nauki moralne, będą, będzie o synu marnotrawnym, o miłosiernym Samarytaninie, więc o takim dobroczynności, mm -hmm. to tutaj te wszystkie przypowieści, one się znowu koncentrują na królestwie, na tym, że ono rośnie, rozwija się, że ono przynosi Owoc, mm -hmm. więc wszystko skupia się na owocu, że to jest celem naszego działania. Przy czym w, przy tych przypowieściach, jeśli y, to, 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 to y, y, ziarno to jest słowo, y, to owocem byłoby y, odmieniony sposób myślenia, który wyraża się w odmienionym życiu i sposobie funkcjonowania, Tak, sposoby, dokładnie. A, to, to pytanie, tak? czy jesteśmy skazani? Y, Adam. Gdyby odpowiedź była tak, ja bym tutaj nie siedział, mm. bo w okolicznościach życia ja poznałem swoje uparte, pełne porządliwości, wątpliwości, krótkoterminowej wiary serce. <głosy> <głosy> Więc o, moja odpowiedź jest taka: dopóki nie porzucimy Jezusa, on nie porzuci nas, a jego miłość ma siłę y, y, kruszyć. Kruszyć, jakoś, jakoś no, zmiękczać. Ja akurat przyznam się szczerze, że nigdy nie lubiłem uprawiać ogrodu, zawsze byłem zmuszany tylko przez rodziców do tego. Natomiast no, zdaję sobie sprawę z jednego, że to ten, który sieje, dba też o to, żeby ten grunt poprawiać, jego jakość. Tak? Mhm. Więc wierzę, że Chrystus nie tylko dba o to, żeby słowo do nas docierało, ale żeby też ten nasz odbiór był lepszy i lepszy i lepszy. I, i to, co na ten moment, jeśli mogę sobie pozwolić, to bym zaapelował do wszystkich, którzy nas słuchają, żeby nigdy Jezusa nie opuścić. Bo, bo, bo w życiu chrześcijanina są takie momenty, kiedy on widzi, że jest tak źle z nim samym, w jego odbiorze Ewangelii, Boga, traktowaniu innych ludzi. No, każdy przeżywa różne doświadczenia, ale, ale to są największe wyzwania, bo wtedy człowiek myśli sobie, ja się do tego nie nadaję. Nie, nadajesz się. E, oczywiście, nie nadajesz się i nie nadajesz się. Nadajesz się tak długo dopóki pozwalasz Bogu funkcjonować w twoim życiu. To jest ewangelia o Bożej mocy, o Bożym królestwie i, i to jest ewangelia mocna, która jest dobra dla nawet najsłabszego człowieka, więc nawet gdyby to była najbardziej kamienista gleba, mhm. Bóg jest tym, który tą glebę stworzył. I Bóg jest tym, który w nas, jeżeli widzimy słabość, kamienistość, to on jest tym, który z suchych kości Powleka je ścięgnami i moglibyśmy przywoływać wiele obrazów, czy to Starego, czy Nowego Testamentu, Boga, który odnawia, czyni coś z niczego, wyciska wodę z kamienia. Czy nie może naszej kamienistej gleby serca zmienić, jeżeli poprosimy? A tylko żyzna gleba przyniesie owoc. Więc naszą prośbą, modlitwą do Boga jest to, aby On uczynił tą Glebę serca żyzną, żeby to słowo, które pada, bo ono jest wystarczająco skuteczne. Jeżeli gleba będzie dobra, a wtedy będziemy widzieć owoc. No, no właśnie, bo to nie jest problem z ziarnem, nie jest problem z owocem. Tak, Tylko problem leży w glebie i w warunkach, czyli w okolicznościach, w kontekstach. I nie ma problemu z siewcą. No tak. I, i jednak ja na przykład patrząc właśnie na ten szesnasty, zakreśliłem sobie też te teksty 16 po siedemnasty, mówiące o tym właśnie ziarnie, które wyrasta, ale jak przychodzą kłopoty, to, to jest problem. No to widzimy takiego Jana Marka, właśnie do którego wcześniej Marek gdzieś tam czynił jakieś odniesienia, że być może ucieka, zostawia płaszcz i nawiewa w momencie, kiedy pojawia się problem. Widzieliśmy go w pierwszej, że tak powiem, odsłonie, kiedy rozmawialiśmy o autorstwie, jak zostawia... Pojawiają się problemy, więc zostawia, zostawia Pawła, zostawia Barnabę i, i się odwraca. Ale, z ale widzimy go tutaj, tak? Widzimy go jako tego, który pozostawiał coś po sobie, to znaczy, że nawet jeśli ta historia raz i drugi wyszła tak, to być może słuchając takiej przypowieści, był w stanie dostrzec siebie i wystartować jeszcze raz z prośbą o to, żeby go na przykład Bóg właśnie utwierdził. Nie? Ja na pewnym etapie po prostu można powiedzieć, że to kontekstualne moje środowisko było ciągle takie zachwaszczone, że, że mnie ciągnęło w dół. Więc ja pamiętam, jak siedząc z któregoś razu w domu, i tak spoglądając sobie na to swoje marne życie, borykając się z takimi uzależnieniami jednym, drugim. No w pewnym momencie stwierdziłem, że nie jestem w stanie po chyba nic z tym zrobić, bo co startuje to jest porażka, więc złota myśl, to się spakuje, jadę do, do Podkowy i, i tutaj po prostu startuję na nowo. Zmieniam kontekst, tak? Ja zmieniam glebę, ok, nie jestem w stanie zmienić ziarna, ziarno jest takie, jakie jest, ja jestem taki, jaki jestem, ale zmienię kontekst po to, żeby spróbować wyrosnąć w innych okolicznościach i generalnie myślę że to, że tutaj jestem, to jest między innymi wynik właśnie tej decyzji o tym, nie? Więc ja sądzę, że te przypowieści w dużej mierze są podane po prostu po to, żeby tworzyć też pewnego rodzaju właśnie takie lustro, w którym ludzie będą się w stanie Zobaczcie przejrzeć, jesteś. tak, zobaczyć, mm -hmm. zweryfikować, mm -hmm. ocenić swoją sytuację i aplikować, no właśnie przez Ewangelię, czyli przez czyny mocy, których, których, których dokonuje Jezus i poprzez naukę mocy, jaką jest Ewangelia, przekształcać to życie po to, żeby ten. Owoc został przyniesiony, żeby został wydany i żeby ta jakość tego życia mogła naprawdę totalnie ulec przeobrażeniu? Ja, ja mam jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie osobiście aplikację z tej przypowieści. Głosząc Ewangelię, spotykamy różnych ludzi na naszej drodze, i nieraz człowiek przeżywa takie, takie rozczarowanie, że e, tak dobrze to powiedział, <śm> tak dobra jest ta Ewangelia, tak dobrze to działa w moim życiu, a kogoś to nie bierze. I to jest, to jest dla mnie odpowiedź. To nie jest ani moja wina, że ja to zrobiłem źle, ani ta Ewangelia nie jest zła, tylko y, ludzie czasem są tą glebą, która tego ziarna nie przyjmuje, żeby przynieść owoc. I, i to jest dla mnie takim uwolnieniem, że y, każdy z nas robi swoje, tak jak Jezus robił swoje. Jezus głosił, i kiedy widzę Jezusa. On nie biega za ludźmi, on ich tam nie, nie szarpie, nie przyciąga, nie przekonywuje, nie, nie używa różnych sztuczek um, erystycznych, żeby kogoś no, do swoich argumentów przekonać. No tak. Jezus spokojnie głosi, bo to ziarno pada, i niektóra gleba przynosi owoc. No taki, no tak, bo taki, taki, to jest na pełni, albo... na, na, nasączone wolnością, czyli jednym z aspektów miłości, więc trudno sobie wyobrazić, żeby to było e, inaczej. Tak? Więc to, jest to jest takie bardzo uwalniające dla mnie no osobiście, tak. że kiedy głoszę słowo, to nie moja sprawa, co się z tym stanie. Czy chcielibyście coś o tych pozostałych przypowieściach wrzucić w kontekście tego tematu i o jakichś ja obszarach, aspektach właśnie tej idei królestwa, która jest wyrażona tutaj w nauce? Rzuciłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, już próbowałem wrzutkę zrobić z Piotrem, bo, bo pamiętamy cały czas, że to świadectwo Markowe wiąże się tak. z, z Piotrem. Jeżeli jest ktoś, kto w trudnych okolicznościach cofnął się i, i to naprawdę bardzo boleśnie dla siebie i dla Pana, dla Jezusa, no to właśnie Piotr. Nie? A jednak ten człowiek ostatecznie zostaje zaproszony, żeby dalej kontynuować to doświadczenie z Bogiem. I co jest ciekawe, tak mi się przypomina ten tekst, że pełnia Jego mocy objawia się w słabości. No, Piotr nawalił, strasznie nawalił, prawda? Zapierając się Chrystusa, tak kolokwialnie się wypowiadam, ale chwilę później otwieramy Księgę Dziew Apostolskich i okazuje się, że to z łaski Boga i przez działanie Ducha Świętego on ma udział w wielkich takich, takich żniwach. Nie? Natomiast właśnie, kiedy czytam słowa z wiersza 21, czyż przynoszą światło po to, aby je postawić pod korcem albo pod łóżkiem? Nie ma odpowiedzi. Czyż nie po to, aby je postawić na świeczniku? No, może odpowiedź, ale też w formie takiego pytania. Aż chciałoby się powiedzieć, czytając ten tekst, tak, tak, tak. No, po to jest światło, żeby świeciło. No. no dokładnie. To za chwilę zobaczcie. Wiersz 22 mówi: Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Gdzieś tam pojawia nam się to hasło tajemnica mesjańska, mhm. tak? Jezus mówi do demonów: milczcie, do trendowatego złóż świadectwo, ale nie mów, tak. Cią, ciągle jakby ciszę. Ale Jezus wie jedno, że pewne rzeczy są właśnie po to, żeby były wyraźnie jakby pokazane, tak. A też pewne tematy muszą dojrzeć. Nie? Mhm. Dokładnie. Dokładnie. I dlatego. Dlatego y, ja, kiedy czytam te słowa, że powierzono wam tajemnicę królestwa Bożego, to okazuje się, że Jezus, nawet jeśli nie widzi jeszcze gotowości wszystkich, by pewne rzeczy wybrzmiały, to mhm. przygotowuje tych, y, może też nie najlepiej wszystko rozumiejących, ale jednak otwartych, żeby słuchać, dlatego że ostatecznie on ma pewien cel. Tak? Y, przyjdzie moment, kiedy bardzo mocno zostanie powiedziane. Ten Jezus, którego ukrzyżowaliście, siedzi po prawicy Ojca w niebie, tak? Przyjdzie czas, żeby pewne rzeczy bardzo wyraźnie, bardzo mocno artykułować? Ale Pewnie też dosłownie nie ma nic ukrytego. No, wszystkie rzeczy w pewnym momencie będą, będą jawne. Tak jak z prawem królestwa stało się jawne. Tak jak kto kim jest, nieraz musi minąć chwila, żeby ten owoc się pojawił. I to jest też to hmm. nauczanie. No w zasadzie i... ono tutaj jest kontynuowane później w tych dalszych wersetach. Ta, ta myśl, o której mówisz, od 26 wiersza, nie? Królestwo Boże przypomina człowieka, który rzuca ziarno na ziemię. Czy on śpi, czy wstaje? W dzień i w nocy ziarno kiekuje, rośnie. On nie wie jak. Ziemia bowiem sama z siebie wydaje plon. Najpierw trawę, potem kłos. W końcu pełne zboże w kosie. A gdy plon dojrzeje, chwyta się za siebie, gdyż nadeszło żniwo, nie? Więc to też jest tak, że no, no wszystko, na wszystko jest jakiś czas, tak? Że nawet jeśli dzisiaj coś nie jest dojrzałe. Tak jak nie byli dojrzali uczniowie, jak nie było dojrzałe środowisko, które otaczało Jezusa, tak w momencie, kiedy to żniwo dojrzało, kiedy Jezus, no właśnie, umiera na krzyżu i staje się staje się tym odrzuconym y, sługą, jakby zapowiadanym przez Izajasza, mm. to w pewnym momencie następuje ten wstrząs, ale by można, można powiedzieć jednocześnie raptowny wzrost, tak, bo poprzez to wstrząśnięcie nagle ta idea królestwa zaczyna radykalnie się rozwijać, dojrzewać i ci ludzie na innych warunkach będą w stanie na to spojrzeć jednocześnie sami będą potrafili szybko Skoczyć w górę w tym, w tym swoim wzroście. Więc to, że coś jest takie teraz, nie znaczy, że będzie takie za miesiąc, dwa, pięć, w zależności od doświadczeń, które my sami przeżyjemy, które przeżyją ludzie, które Bóg pozwoli przeżyć po to, żeby jakby doprowadzić swoją, swoją sprawę do tego punktu, to do też którego chce doprowadzić. Obraz całego Królestwa, które mhm. Jezus zakłada w tym momencie, i mówi to będzie rosnąć aż do żniwa. I również tym żniwem będzie powtórne przyjście Jezusa, gdzie to królestwo się rozwija, gdzie my czasem patrzymy wokół i mówimy: No, jakoś może byśmy sobie inaczej wyobrażali, jak ten Boży Kościół będzie wyglądał, a Jezus mówi: To rośnie, mhm. to rośnie i to dojrzeje. I ja patrząc tutaj na, na te słowa, bo to jest y, niezła kopalnia z tymi no tak. przypowieściami. Y, ja tutaj mam taką humorystycznie, ale również bardzo dosadnie prawdziwą mądrość. Czekamy na na, na, o, na olśnienie, na światło, które... Ta... Słowa Jezusa, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, zostanie i to, co ma, odebrane. Ja to często odnoszę do naszego życia. Jedni ludzie mają i jeszcze im jest dołożone i w talentach, i w, i w pracy. Nieraz jest tak, że ktoś coś robi i wydaje się, że no już się więcej nie da, ale jednak jak ci dołożą, to się da. To się da więc, więc spokojnie, to się opiera na, na słowie Bożym. Wydaje się, że już, już się nie da więcej, ale jeszcze ci dołożą. Czuję się, Kto czuję, ma temu czuję, jeszcze dołożą? Czuję się pocieszony. Nie, niezmiernie mi jestem przyjemnie. No. To jest bardzo, bardzo biblijne. To dobrze. Słuchajcie. Ale to w końcu dojrzeje i to i będzie żniwo. To w kontekście tego dojrzewania ostatnia przypowiedź mówi o tym, że to jest ziarno Gorczycy. Na początku jest malutkie, ale z tego później wynika coś, coś obszernego, coś dużego, coś znaczącego, gdzie ptaki mogą budować sobie gniazda. Ostatnie wersety. Korzystając z wielu podobnych przykładów, Jezus miał zwyczaj głosić słowo stosownie do tego, na ile jego słuchacze mogli je zrozumieć. Przemawiał więc tylko w przypowieściach, które na osobności wykładał swoim y, uczniom. To nam też pokazuje, że my po prostu potrzebujemy spędzić czas na osobności ze swoim panem, po to, żeby lepiej rozumieć jego słowo, jego przesłanie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to jest bardzo y, taka prosta, praktyczna lekcja, która mówi nam z jednej strony na tej osobności, w tej ciszy, kiedy musimy posłuchać swoich myśli. Spróbować się zastanowić nad pewnymi rzeczami, żeby też rozumieć, co się dzieje wokół nas, żeby umieć zinterpretować to nasze doświadczenie, kiedy mamy czas na modlitwie, ale z drugiej strony czas na osobności ze swoim Panem, po to, żeby rozumieć też jego przesłanie, jego naukę, to co wyraził w Ewangelii, co jest jedną z odsłon właśnie idei królestwa wyrażonej w czynie, w doświadczeniu wyrażonej w słowie. Jana Jezus też stosuje taką mowę obrazu, bo bardzo często się tak zdarzało w jego przesłaniu. Tam mówi takie słowa o um, prawdziwym pokarmie. Krew moja jest prawdziwym napojem, ciało jest prawdziwym pokarmem. To też były słowa oczywiście obrazowe, mm -hmm. których uczniowie nie rozumieli. Nawet sami mówią, że, że to trudna mowa. Wielu w tym czasie odeszło od Jezusa. Jezus się pyta z uczniów, czy wy też chcecie odejść. A oni nawet nie rozumiejąc mówią, ale gdzie my mielibyśmy pójść? U Ciebie są słowa żywota. I często tak może być, że możemy wszystkiego nie rozumieć, ale ci ludzie, którzy słuchali tych nauk, tych przypowieści, często na, na poziomie mocy, która jest w tym słowie, oni lgnęli do Jezusa i czuli, że jest w tym coś więcej, a później przychodzi zrozumienie. I nieraz tak bywa, że są sprawy, których nie rozumiemy, ale spokojnie, ziarno rośnie. I nie wiemy jak, ale ono przynosi owoc. A pewnego dnia przychodzi nawet jeszcze więcej zrozumienia. Jeśli, jeśli Piotr, mógłbyś pomodlić się też mhm. o błogosławieństwo dla nas, o to, żebyśmy po prostu właśnie w tym czasie, takim z Panem indywidualnym, osobistym, mogli doświadczać tego wzrostu i się przekształcać z tych ziaren w potężne drzewa i, i doświadczać czegoś dobrego, to. To wiosne zobowiązane. Dziękujemy Zbawicielu za to, że byłeś tutaj, nauczałeś, pozostawiłeś świadków, pozostawiłeś spisane świadectwo. Dziękujemy też za to, że żyjesz, za to, że każdy z nas może stać się Twoim uczniem, a przez działanie Ducha Świętego może właśnie doświadczać tych szczególnych chwil, kiedy wyjaśniasz. Tłumaczysz. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że starasz się mówić w sposób zrozumiały, a jesteś otwarty na, na wszelkie dodatkowe pytania. Pomóż nam, Boże. Pomóż, myślę, o nas tutaj siedzących, o wszystkich, którzy są odbiorcami tego przesłania. Daj Pani, abyśmy zawsze z ufnością spoglądali na Ciebie, nie załamując się nigdy, nie opuszczając rąk, nie mówiąc, że nie nadajemy się, ale też daj Boże, abyśmy nie wpadli w taki stan, gdzie zamykamy oczy, zamykamy uszy, i zamiast szukać Ciebie, to szukamy sposobu, żeby się Ciebie pozbyć. Pomóż nam, pokaż swoje miłosierdzie. Dziękujemy, że jesteś wierny. Amen. Amen. Amen.